W sobotę 16 stycznia w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury wystąpił legendarny warszawski zespół Kryzys. Przed występem gości ze stolicy licznie zgromadzoną publiczność rozgrzała miejscowa kultowa grupa punkowa The Stupids. Początki grupy Kryzys sięgają roku 1978 i są mocno związane z Robertem Brylewskim, gitarzystą i wokalistą zespołu. Kryzys to ja. Znaczy żartuję, no po prostu kryzys to jest każdy, to jest taki stan, który każdy w życiu człowiek musi poznać i zaliczyć go. Obawiam się, że co najmniej nie jeden raz, nawet mogę tak powiedzieć, że to jest stała. Każdy ma jak w banku kryzys w życiu. To nie jest łatwo jeździć i prezentować kryzys ludziom po kraju, nie i nie tylko. Dzisiaj mam taki kryzys, w związku z tym nie gram na gitarze, wspiera mnie zespół. No po prostu nie poddajemy się, no, jak jest nawet ciężko, staramy się zagrać. No było ogromne parcie na granie, że tak powiem, czyli ogromne ciśnienie. No to wtedy równolegle gdzieś powstawała ta muzyka młodej generacji w Polsce, nie? Te wszystkie zespoły takie się wylęgały jak Kombi, Jam. No, my mieliśmy swoją drogę, byliśmy, jak to się mówi, nowa fala, czyli punk rock. No. I dzięki temu, że tak powiem, mieliśmy swoją też publikę, no. Chociaż w pewnym momencie się to wszystko spotkało, bo właśnie kryzys pierwszą swoją wielką trasę miał w roku 1980. Właśnie z muzyką nowej generacji, tak zwanej, taki zespół jak Exodus, czy też Turbo. Zupełnie obce nam gatunkowo, ale wtedy doszło do takiej prezentacji. No, no i tak jeździmy z kryzysem jak się da, no i w tej chwili też dojechaliśmy. Po
Po prawie 30 latach w 2010 roku zespół nagrał swój pierwszy oficjalny album Kryzys komunizmu, który ukazał się w maju tego samego roku. W tych czasach właśnie wyszła, kiedy się wszystko zmienia, bo w tej chwili już trudno jest powiedzieć, że płyty wychodzą. One jakby w ogóle się stały zupełnie inaczej opłacalne. Czyli mówiąc wprost, no, ciężko jest zarobić na wydawnictwach płytowych. Nie? Co nas nie zniechęca i będziemy się starali w tym roku następną płytę tworzyć. Być może się będzie nazwa Kryzys kapitalizmu, żeby odnieść się do poprzedniej Kryzys komunizmu. Wcześniej to właśnie mieliśmy nagranie, które jakieś pirackie nagranie na winylu firmy Barclay francuskiej z czerwoną wstęgą dookoła Solidarité avec la Rock Polonais. I to było w roku 80. i to nam bardzo schlebiało wtedy. A jak dzisiaj? Dzisiaj... Bez chlebia? No tak, bo to jest historia, z której jesteśmy, można powiedzieć, po latach dumni, chociaż ta płyta brzmi bardzo garażowo i ona jest nagrana gdzieś, nawet w paru nagraniach nie gra basista, bo nie dotarnie. Bardzo garażowa jest, nie? Ale jest po prostu wspomnienie i dokument fajny, no. Nadchodzi koniec świata, więc przygotuj się. Zapałki, kup makaron, kapanosy i dżem, dżem. Co jeszcze? Butle z wodą i gazem, skrzynkę najgrubszych gazet. A gdy nastanie kres, nudzić się mnie. Nudzić się mnie. Armagedon jest wkrótce, już za tydzień lub dwa, 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 dwa. Telewizor włącz, synku, tam dyskusja wciąż trwa, trwa, trwa. Jest poważne pytanie, trzech ekspertów się biedzi. Na tym jak koniec świata spłynie na ceny miedzi. Miedzi, miedzi. A nam koniec świata, absolutnie lata. A nam apokalipsa powiewa i zwisa. A nam koniec świata, absolutnie lata. A nam apokalipsa powiewa i zwisa. Po rozpadzie zespołu w 1980 roku jego lider Robert Brylewski dał się poznać jako wokalista, gitarzysta, kompozytor i autor tekstów, między innymi takich zespołów jak Brygada Kryzys, Izrael czy Armia. No mogę powiedzieć, że to jest taki mój źródłowy zespół, nie? Z tego zespołu się wszystko zaczęło i dlatego ten wywiad z tobą rozpocząłem właśnie od słów, że Kryzys to ja, ale oczywiście to nieprawda, bo jest to zespół dla wszystkich. To, co śpiewam w tych piosenkach, to jest często bardzo zabawne, bo śpiewam już od ponad 30 lat, że jestem już zmęczony i to naprawdę nie są żarty. Wtedy byłem zmęczony inaczej, a dzisiaj to się po prostu nagromadziło. Także jak śpiewam o tym, że jestem już zmęczony, to nie odklepuję tego, co mam zaplanowane, tylko zawsze się odrobinę wzruszam i mam do dzisiaj mam ogromne tremy przed koncertami. Bo to tak jest, no, jakbym nie miał tremy, to bym poszedł do lekarza, albo w ogóle, wiesz, albo w ogóle na scenę nie wychodził, no. Jestem już zmęczony, jestem już zmęczony, ja jestem już zmęczony, mam tam dość, dość, dość. Do czasy zbrodniarzy, kupców i handlarzy, coraz ciaśniej jest na plaży, koniec świata mi się marzy, ja jestem już męczony, jestem już męczony, jestem już męczony, a już coś, coś. No wiesz, właśnie wtedy, kiedy my żeśmy zaczynali, to były ten słynne lata, kiedy się zaczynały te wojny gwiezdne, nie? Mało tego, jeszcze była propaganda, jak to się mówi dzisiaj, socjalistyczna, nie? W telewizji ówczesnej, że wojny gwiezdne Reagan robi przeciwko światu, nie? Żeby się zbroi w kosmosie, no. No i my właśnie śpiewaliśmy, że wojny gwiezdne wszystko możesz mieć i tego
w ogóle się nabijaliśmy z tej polityki na ile się dano. I bardzo nam się to podoba. No. Po prawie półtora godzinnym występie zespół Kryzys pożegnał publiczność, by na drugi dzień zagrać koncert w Łodzi. Była to pierwsza wizyta Roberta Brylewskiego w Dzierżoniowie i miejmy nadzieję, że nie ostatnia.